moja dotychczasowa praca w transporcie, która odbierała mi tak naprawdę chęć do życia ze względu na to, że telefon rozdzwaniał się 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Wcześniej współpracowałam z analitykami biznesowymi, zainteresował mnie ten temat i postanowiłam się tym zająć. Ta branża mnie zawsze kusiła. Sama taka świadomość, że jednak jestem bez pracy i jako osoba, która pracuje od 16 roku życia, przyzwyczajona, że co miesiąc ta pensja się pojawia. We wcześniejszej pracy jeszcze miałam też samochód służbowy, który z dnia na dzień oddałam. Więc generalnie sama taka myśl, że jestem bez pracy, bez samochodu, zdana na mojego partnera. Kurs był bardzo długi i bardzo, bardzo intensywny. I takim na pewno dużym wyzwaniem jest to, że po prostu trzeba mieć czas. Największym wyzwaniem było to, że to był zupełnie nowy temat dla mnie, więc w krótkim okresie czasu trzeba było posiąść jak największą wiedzę. Stricte w znalezieniu pracy, czyli taka pomoc, jeśli chodzi o wyszukanie jakiegoś stażu czy pracy, to tutaj nie, dlatego że przed ukończeniem jeszcze kursu i zdaniem tego ostatecznego egzaminu udało mi się podjąć zatrudnienie właśnie w Żabce. Natomiast nieocenione wsparcie mentorki Justyny i grupy oraz samo to, że gdzieś marka Future Colors jest rozpoznawalna. Bardzo dużym wsparciem jest to, że przed samym poszukiwaniem pracy też są konsultacje dotyczące CV i profili na LinkedInie. Oprócz tego potem kursanci otrzymują też propozycje pracy czy stażów od firm współpracujących z Future Colors, więc jest to super sprawa. Ja sobie się z tego nie skorzystałam, bo udało mi się szczęśliwie znaleźć pracę przed zakończeniem kursu, ale uważam, że jest to duży plus. Fajnie zastanowić się o połączeniu dotychczasowego doświadczenia zawodowego z przyszłym nowym stanowiskiem. Żeby być odważnym. Na pewno robić to systematycznie. I też fajnie, myślę, mieć kogoś takiego, kto da nam wsparcie. Żeby nie odkładać na później, bo to się nawarstwia. Codziennie rano się tak cieszę, że podjęłam tę decyzję i mogę się rozwijać. Oceniam te zmiany bardzo pozytywnie. Cieszę się, że zdecydowałam się na tę zmianę. Praca, którą teraz wykonuję, daje mi bardzo dużo radości i satysfakcji. I na pewno, jeżeli stanęłabym przed decyzją ponownie, czy mam to zrobić, to bym to zrobiła ewentualnie troszeczkę wcześniej.